Witajcie serdecznie. Kasia Kwiatkowska z tej strony i dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, czym są dla mnie olejki eteryczne. Dlaczego takie są dla mnie ważne i dlaczego tyle rzeczy jest mi łatwiej ogarnąć, odkąd korzystam z olejków eterycznych. Słuchajcie, kochanie, idzie właśnie mały. Mały. Pomagać mamie mówić. Proszę. Moi kochani, przede wszystkim olejki czyste, eteryczne są dla mnie cudem. Cudem, czyli cudem natury, po pierwsze, a po drugie, ciało, umysł, duch, czyli pracują holistycznie z ciałem, z emocjami i z tym, jak my sami postrzegamy samych siebie i postrzegamy to, co nas otacza. Holistycznie, czyli działają na różne elementy naszego organizmu, działają też na emocje. Każdy, tak, kochanie, każdy olejek, moi drodzy, to jest ogrom działania, ogrom wiedzy, ale też fajne działanie na emocje i tu Wam chcę pokazać bardzo fajną pozycję. Essentialis Emotions i tutaj znajdziecie właśnie bardzo fajny opis każdego z olejku i jego działanie na emocje. I u mnie to tak jest, słuchajcie, że jak któryś olejek mnie po prostu woła, ciągnie w jakiś sposób, jest dla mnie przyciągający bądź odpychający, bo jak olejek odpycha, to też warto sobie spojrzeć właśnie na jego emocjonalną stronę. Wtedy sobie zawsze zaglądam jeszcze raz, który olejek z czym pracuje. I zawsze, moi kochani, zawoła mnie ten olejek, który mi jest akurat potrzebny. Więc olejki eteryczne, oprócz tego, że działają wspaniale na organizm, na zdrowie, wspierają to zdrowie, też bardzo pracują z emocjami. I powiem Wam, że teraz ciekawy zestaw mnie woła, bo mnie woła drzewko herbaciane. Woła mnie goździk i woła mnie też mocno dzika pomarańcza. Dzika pomarańcza to jest olejek kreatywności i olejek obfitości. A goździk i drzewko herbaciane to są olejki, które pozwalają wyjść z takiego syndromu ofiary. Ja się nie nadaję, ja nie mogę, nie mogę tego przejść. Pomagają zobaczyć te emocje, podejść do nich, oczyścić ich, ale też właśnie wspierają stawianie takich zdrowych granic, tak? Czyli nie robię blokady i jeszcze się tym dołuję, tylko z szacunkiem do siebie po prostu pewnych rzeczy nie robię. I to jest, moi kochani, bardzo mocna praca z emocjami, właśnie doświadczanie olejków eterycznych. Uwielbiam je wtedy wdychać, uwielbiam je wcierać w te miejsca, w które woła mi ciało. Bo też bardzo fajnie, jak jest już uważność na to, co, jak na emocje odpowiada nasze ciało, warto w to miejsce po prostu wcierać olejek, warto się nim delektować, warto go wdychać i obserwować, co do nas wtedy przychodzi. Czyli olejki dla mnie to jest też taka, słuchajcie, uważność, uważność na znaki, uważność na to, co do mnie przychodzi i po co przychodzi. To jest też, słuchajcie, o tym, gdzie jestem teraz, w jakim miejscu jestem teraz, o byciu i stawaniu się, czyli w którym miejscu, w którym kierunku idę, w którym kierunku podążam, co jest dla mnie tym celem, tak, a co nie jest, czyli co jest dla mnie bliskie, a co tak naprawdę na ten moment nieistotne. To jest też opowieść o drodze, opowieść o tym, że odpowiedzi są w nas. I w tej chwili mocno skupiam się na tym, jeżeli przychodzi jakieś doświadczenie, bo to też jest opowieść o doświadczaniu. Po co dane doświadczenie, po co dane doświadczenie do mnie przychodzi? Co ono mi chce powiedzieć, o czym to jest dla mnie. I wiecie, dawniej jak tak patrzę na samą siebie jeszcze kilka lat temu, jeszcze rok, słuchajcie, temu, a na siebie teraz, widzę już ogromną różnicę. Ogromną różnicę w tym, do czego tak naprawdę dążę, co jest dla mnie istotne na ten moment, a co już przestało być istotne. I o tym dojrzewaniu, słuchajcie, do tego, że odpowiedzi na wiele sytuacji, które do nas przychodzą, mamy w sobie.
I przykładowo, słuchajcie, jeżeli mamy w sobie dużo lęku, jeżeli mamy w sobie dużo strachu, jeżeli jesteśmy w takim etapie zamrożenia, zablokowania, czyli ja do końca nie wiem, gdzie idę, nie wiem, czego chcę, nie wiem, kim jestem, nie? Bo to też takie pytanie jest dla mnie dość istotne, bo ono do mnie też dosyć często wraca. W którym kierunku idę i do czego ja idę i jakby co jest tym moim, tą moją pasją, tak? Czego już robić totalnie nie chcę. I słuchajcie, jak sobie doświadczam właśnie dzikiej pomarańczy, to daje mi taką klarowność myśli, pokazuje mi różne doświadczenia i pokazuje mi też wspomnienia, które bardzo determinowały to, kim byłam, kim się stawałam, do czego byłam, miałam gotowość w danym momencie. I to się, słuchajcie, pięknie procesuje i pięknie się zmienia. I warto to obserwować, jak dużo w nas wychodzi przekonań, jak dużo w nas wychodzi blokad, które zawsze mają gdzieś swoje sedno, gdzieś mają swój początek. I pytanie, dlaczego na przykład dane doświadczenie na nas wpłynęło. I to jest, słuchajcie, też dla mnie odpowiedź na pytanie, co mnie determinuje, dlaczego, ale też słuchajcie bardzo mocno też o tym, że wszystko przychodzi do mnie po coś i tak jest, taka zgoda na to, że niektóre rzeczy po prostu są jakie są. Jedne są lżejsze, jedne są trudniejsze, ale sedno jest w tym, żeby zobaczyć, jak ja na daną rzecz patrzę. Czy patrzę na to z poziomu krzywdy, tak? Czyli znowu mi coś dowaliło, znowu przez kogoś coś tam mi się stało, tak? Czy biorę to pod kątem właśnie lekcji, jaka do mnie przychodzi i zastanawiam się dlaczego, tak? I wtedy patrzę na to, na te emocje, które są we mnie, tak? Słuchajcie, to jest piękne, że w większości przypadków okazuje się, że to, co przychodzi z zewnątrz, jest odpowiedzią na to, co się dzieje we mnie. Czyli na przykład, jak ja jestem poddenerwowana, różne takie rzeczy poddenerwowania wychodzą, że one jakby lusterko się odbijało i pokazują mi to, co jest jakby u mnie jeszcze do przerobienia. U mnie gdzieś jest tam zamrożone, tak? Czegoś nie trudno mi zobaczyć, czegoś, z czym się trudno zmierzyć emocjonalnie. Od czegoś na przykład uciekam, nie? Dlaczego ja od tego uciekam? Witam, Kasia. Podczas spaceru dotarło do mnie, jak zmienia się moja droga z olejkami. Tak, Kasia, ja mam dokładnie te same spostrzeżenia. Jest ogromna różnica w środku. Ogromna różnica na temat tego, jak ja patrzę na dane doświadczenia. Jak wychodzimy z tej energii braku, tak? Z tego poszukiwania głasków. Jak to jest piękne, jak w końcu dochodzisz do momentu, że właśnie nie potrzebujesz potwierdzenia z zewnątrz, że masz wartość. Masz wartość, bo jesteś po prostu, bo jesteś sobą. Te zauważenia też dla mnie były o tym, jak trudno jest być sobą, jak długo próbowałaś się dopasowywać do wszystkiego z zewnątrz, a nie pozwalałaś sobie na to bycie sobą, tak? Na doświadczania, na wyciągania wniosków. Jak też długi czas był tego we mnie, tego czucia krzywdy, nie? Że to mi nie wychodzi, tamto mi nie wychodzi. Ale to jest też, słuchajcie, dla mnie o tym, o idealności, perfekcji i nieidealności i nieperfekcji. Jak kochać siebie, nie będąc perfekcyjną? Jak kochać siebie, jak czujesz, że potrzebujesz już iść w stronę samego siebie, w stronę realizacji swoich pasji, swoich marzeń, a równocześnie patrzysz, a ja nie jestem jeszcze dość dobra, a nie jestem jeszcze dość perfekcyjna, a jeszcze to Dzień potrzebuje się. dobry. Dzień dobry, O, tutaj wtorek. Kasia Gniaś. Tak, witaj, Cześć. ciocia Kasia. Właśnie, to jest też o nieperfekcji, czyli oswojenie w sobie tej nieperfekcyjności, czyli robię krok z tego miejsca, w którym jestem teraz, bo już czuję, że to miejsce z pewnych względów mnie już tak dusi, że ja chcę dalej. I teraz pytanie, czy zatrzymuję się na chceniu? Czy oczyszczam te emocje? Właśnie sięgnęłam po drzewko, bo drzewko jest takim olejkiem, który pomaga zobaczyć te emocje, te blokady, które nas trzymają, tak? Które
blokują krok naprzód, pozwalają je oswoić i pozwalają na bycie sobą tu i teraz, co bardzo często na początku jest trudne, bo jeżeli jesteśmy, słuchajcie, w takim czuciu poważania z zewnątrz, nie potrafimy się pokochać, bo na przykład macie oczekiwania innych i one zawsze przerastały to, co robiliśmy. Próbowaliśmy zawsze doskoczyć do jakby czyichś oczekiwań, nie swoich. To wcześniej czy później zawsze stanie w miejscu, zawsze dostaniecie obuchem w głowę, dlatego że nasze doświadczenia, nasza droga to jest sztuka wyborów, ale też sztuka szacunku do tego, kim jestem, do tego, do czego dążę, do tego, że moje plany i moje cele mogą być zupełnie inne niż cele i innych ludzi. I to jest bardzo okej. Tylko teraz pytanie, czy masz w sobie odwagę, żeby stanąć ze sobą w lustrze, żeby pozwolić sobie na ten krok kolejny, żeby pozwolić sobie zobaczyć emocje, żeby pozwolić sobie oswoić to i żeby postawić granicę. I gdzie jest ta moja granica? Czego ja szukam? Czy ja szukam potwierdzenia, szukam ugłaskania, szukam takiego uwielbienia mnie, może nie uwielbienia, zauważenia, tak, przez innych. I czy gdzie jest to to zauważenie, czy ja idę w tą stronę, gdzie serducho mnie woła, czy idę w tą stronę, gdzie wypada, bo tak mam zakodowane, bo inni robią inaczej, bo inni działają zgodnie z jakimiś tam zasadami, czy jakimiś tam programami, a mnie się to nie podoba. I jeżeli mnie się to nie podoba, czy to jest dobre, czy to jest złe? Jeżeli mamy poczucie, że idziemy w taką stronę, wiecie, niepewną, w stronę siebie, bo tego wcześniej nigdy nie było, to trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba się z tym zmierzyć, gdzie są moje oczekiwania, a co naszymi oczekiwaniami nie jest, a to są oczekiwania innych wobec mnie. Nie? I czy mam odwagę pójść za swoimi marzeniami i za swoją drogą, nie zważając na to, jaką drogę, może nie zważając, ale nie pozwalając na to, żeby oczekiwania innych wpływały na to, co ja robię, tak? Kim ja się staję, do czego ja dążę. Więc olejki to jest dla mnie właśnie droga, właśnie doświadczanie, właśnie uważność i taka odwaga w stawaniu się coraz bardziej sobą, wychodzeniu z oczekiwań wobec mnie i stawianiu sobie swoich celów, tego, do czego dążę, tego, co mnie ciągnie, tego, gdzie są moje granice, tego, gdzie jest ta moja kreatywność, czy kreatywność ucieka, bo uważam, że jestem w tym nieperfekcyjna, więc nie wypada tego pokazywać, bo może się nie uda, bo może mnie nie zaakceptują. Właśnie, gdzie jest ta moja granica, gdzie jest to, gdzie jestem ja sama, gdzie jest mój cel, a gdzie jest ta granica innych oczekiwań, nie? Więc olejki holistycznie. Organizm jak najbardziej. O organizmie Wam mówię dość często, bo każdy olejek ma bardzo holistyczne działanie na różne elementy pracy ze zdrowiem, ale to przede wszystkim dla mnie jest odpowiedź dla mnie. Gdzie szukać? Jak znaleźć odpowiedzi w sobie? Jak traktować doświadczenia jako lekcję, a nie jako krzywdę? Dlaczego przychodzi coś, co jest dla mnie trudne? Co ja mam w sobie jeszcze do zobaczenia, do uzdrowienia? I co determinuje też moje działanie? Więc zobaczcie, brakuje mi słowa, paleta doświadczeń, o tak, ogromna paleta doświadczeń, ogromna paleta do zobaczeń. I słuchajcie, element wychodzenia tych, dostrzegania tych właśnie emocji, tych wszystkich naszych blokad jest dość, bywa dość trudny, bo często trzeba się przyznać przed samym sobą, że no właśnie, gdzieś tam siebie zdradziłam, że uwierzyłam, że jestem jakaś, nie? Że zostawiłam gdzieś swoje marzenia, że przestałam wierzyć w swoją moc, swoje możliwości, nie?
Dzięki, Kasienka. Najlepsza odbiorczyni moja. I tak to się dzieje. Te procesy zachodzą. I odkąd doświadczam olejków, tak naprawdę cały czas coś wychodzi. Cały czas coś chce być jeszcze zobaczone. Ale wszystko sprowadza się do mojego wnętrza, do tego sedna, do szacunku do siebie, do tego, dlaczego mam te blokady, skąd one się wzięły, co z nimi teraz zrobić, jak to ugłaskać, jak stanąć po stronie samej siebie, jak zacząć się realizować. Tak, gdzie Jasiu? Więc zostawiam Was z przemyśleniami na ten temat. Jeżeli masz ochotę podoświadczać pracy z olejkami, jeżeli wołają Cię czyste olejki, jeżeli też widzisz, że emocje też są bardzo ważne, w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, że może gdzieś jesteś w takim właśnie, takiej kropce, w takim zastoju, nie bardzo wiesz, co z tym zrobić. Może warto zacząć doświadczać pracy z emocjami i w otuleniu olejków. Dlatego, że wtedy dla mnie jest łatwiej zobaczyć, jest łatwiej zrozumieć, łatwiej sobie przypomnieć, bo też olejki pozwalają mi dużo przypomnieć sobie zdarzeń, które mnie gdzieś tam zablokowały. Czasem to jest dawny temat, czasem to jest bliski, niedaleki temat, czasem to jest to zobaczenie, co i czego ja jeszcze się boję, dlaczego nie mam odwagi stanąć tak w pełni sama ze sobą, nie? I zrobić tego kolejnego kroku. Więc tak. To jest doświadczanie, to jest cud, ciało, umysł, duch. I żeby zobaczyć to, tą pełnię, trzeba o każdej składowej pamiętać. Więc jeżeli Was wołają olejki, woła Was to doświadczanie, jeżeli macie ochotę zgłębiać temat, zapraszam Was serdecznie. Podzielę się chętnie tym, z czym pracuję, jak to robię, co jest dla mnie w tym wszystkim ważne i jak właśnie wygląda ta pouderka tego otulenia. Dlaczego wtedy mi jest prościej? Zapraszam więc serdecznie. Trzymajcie się ciepłutko, wspaniałego wieczoru. Korzystajcie jeszcze z tego czwartku, bo jeszcze mamy go troszkę. Niech Wam się dzieje najwyższe dobro. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Pa! Pa! Pa!